Krzysztof Śmiszek, poseł lewicy z Wrocławia, sugeruje, że kobiety głosujące na Konfederację są zaczadzone. Kobiety popierające Konfederusję to jakiś kolejny odlot. Albo głupota, albo zaczadzenie. Zaczadzenie prowadzi nawet do śmierci. Pytamy zatem posła lewicy o jego własne słowa, a on przez 3 minuty 15 razy powtarza nazwę konkurencyjnej partii i unika odpowiedzi na pytanie. Posłuchajmy tłumaczenia. Konfederacja dzisiaj jest najbardziej antykobiecą. Konfederacja to programowi Konfederacji. Przecież to Konfederacja ma w projekt ustawy o zakazie rozwodów. Przecież to Konfederacja ma projekt ustawy, które przewidują. Przecież to Konfederacja chce. Przecież to Konfederacja ma projekt ustawy dozwalającą. Przecież to Konfederacja jako jedyna. Dzisiaj Konfederacja jest najbardziej obrzydliwym Konfederacji. Bo dzisiaj jest tak, że panowie z Konfederacji zrzucili glany, głosujcie na lewicę. Konfederacja przewiduje, to faceci z Konfederacji. Nie głosujcie na Konfederację, bo to są faceci, to jest program Konfederacji. Jeszcze pozwolę sobie jednak zapytać, no bo chodzi mi o konkretne słowa tak naprawdę, pana słowa, zaczadzone. No ja walczę z tym, żeby jednak nie było takiego języka w debacie publicznej. Czy pan uważa, że trochę przesadził? Debata publiczna musi być szczera i musi być ostra. I przepraszam, do czego? Chce pan się przyznać do błędu, no to było bardzo mocne słowo, a pan od trzech minut unika tego. Mocne słowa pod adresem najbardziej antykobiecej partii, jaką można sobie wyobrazić. To były bardzo mocne słowa, tak to prawda. Ciekawe, czy gdyby ktoś użył ich w kierunku mniejszości LGBT i nazwał ją zaczadzoną, to poseł Krzysztof Śmiszek nie poczułby się wtedy urażony i również nie widziałby w tym problemu. Odpowiedź pozostawiamy państwu. Dariusz Nowakowski, Media Fakty.